Długo oczekiwana aktualizacja Ethereum właśnie miała miejsce. Jakie przynosi zmiany i jakie przynosi ulepszenia? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Kryptomaster przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z najnowszą aktualizacją Meterum, na którą bardzo dużo ludzi bardzo długo czekało, aż w końcu się doczekaliśmy. Ja nie jestem aż tak wielkim fanem tej platformy, ponieważ moim zdaniem są dużo lepsze, dużo tańsze, dużo szybsze i dużo bardziej skalowalne platformy smart kontraktów. Które można wykorzystywać? Ethereum na pewno nie jest najlepsze, jednak po tej aktualizacji na pewno wiele, wiele się pozmienia. Najpierw zobaczmy, jak wygląda obecna sytuacja na rynku. I Bitcoin kosztuje 37 725 dolarów i jest na prawie 4% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. ETH też trochę spadło jest na niecałym 0.5% na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeszcze dosłownie 20 minut temu patrzyłem, to było około 4% na plusie, ale że Bitcoin zjeżdża, to wszystko zjeżdża razem z nim tak już wygląda świat kryptowalut. Jednak ETH dało w ostatnim czasie zarobić. Jak sobie wejdziemy na coinmarketcap.com? To możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 7 dni bitcoin jest ponad 5% na minusie, za to ETH jest ponad 12% na plusie. Pomimo tego, że dzisiaj jest lekka korekta i też tej korekty się spodziewałem po tej aktualizacji, to ETH dało ładnie zarobić w ciągu ostatnich tygodni, o czym też powiem trochę później. Rzadko tak bywa, ale większość projektów, można powiedzieć, że większość projektów jest na plusie w ciągu ostatnich 7 dni. Polka jest 23% na plusie, Uniswap jest 16%, Solana 31%, Chainlink 20% na plusie. Nieznaczne tylko minusy mamy, tak jak Dogecoin niecałe 5% na minusie, Bitcoin tak jak już mówiłem 5,5%, Litecoin 1,5% i tak dalej i tak dalej. Ale możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 7 dni wiele projektów jest na ładnych plusach, 10, 15, 20% plusach. Także bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o dominację. Oczywiście dominacja wynosi 45%. I na wykresie dominacji bitcoina, właśnie możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni ta dominacja spada, i stąd też wzrosty siedmiodniowe na altcoinach, a na bitcoinie spadek. Ja liczę na to, że ta dominacja będzie jeszcze bardziej spadać, a altcoiny jeszcze bardziej nabiorą tempa. Tu trzeba zaznaczyć, że Ethereum cały czas zwiększa swoją dominację i w tym momencie wynosi ona 19,5%. Co warto zaznaczyć, to ETH ostatni raz dominację powyżej 19% miało 26 lutego 2018 roku i od tamtej pory ta dominacja cały czas spadała praktycznie do końca 2019 roku i następnie zaczęła stopniowo rosnąć. Wcale bym się nie zdziwił, że po tych ulepszeniach na sieci Ethereum ta dominacja będzie jeszcze bardziej rosła i ETH będzie mniej skorelowane. Cena ETH oczywiście będzie mniej skorelowana z ceną Bitcoina. Zanim przejdziemy do omówienia tej właśnie ważnej aktualizacji dla sieci, chciałbym tylko przypomnieć, że, wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących. I na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej Bitbay oraz na Największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. I dzisiaj to jest 5 sierpnia 2021 roku o godzinie 12.11 p.m. czasu UTC. Ethereum wdrożyło jedną z najbardziej oczekiwanych aktualizacji sieci, ponieważ EIP. 1559 jest dostarczany z londyńskim, właśnie, hardforkiem. Trzeba tutaj nadmienić, że jest to bardzo duży krok do pełnej implementacji Ethereum 2.0, które ma się odbyć nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak. Ale takimi aktualizacjami, właśnie, będziemy coraz bliżej pełnego Ethereum 2.0. Najnowsza duża aktualizacja blockchaina ETH pojawiła się dzisiaj w bloku 12 965 000. Aktualizacja wprowadza kilka zmian do łańcucha bloków o nazwie Ethereum Improvement Proposals, co oznacza propozycje ulepszeń Ethereum, w tym EIP, właśnie 31.98, 25.29, 35.41 i 35.54. Przede wszystkim jednak to aktualizacja AP 15.59 zyskała największe poparcie społeczności. AP 15.59 ma na celu ulepszenie opłat za gaz poprzez wprowadzenie opłaty bazowej, co oznacza, że dostawcy portfela i użytkownicy będą znali z góry cenę transakcji. Wcześniej, oczywiście, użytkownicy musieli składać górnikom oferty opłaty za gaz, co oznaczało, że wielu z nich przepłaciło lub zapłaciło zbyt nisko. Rosnące opłaty za gaz spowodowały wiele wąskich gardeł na Ethereum, które jest obecnie najczęściej używanym publicznym blockchainem. Ja pamiętam jak podczas zakupów na Uniswapie trzeba było płacić nawet po 500 dolarów za transakcję, żeby zakupić jakieś nowo wychodzące tokeny, a taka opłata 60-50 dolarów to była standardowa Rzadko kiedy można było spodziewać się niższej, chociaż ostatnio bardzo niskie są opłaty, trzeba przyznać, na tej sieci. Powszechnym błędnym przekonaniem wśród społeczności kryptograficznej jest to, że aktualizacja zmniejszy opłaty za gaz, bo tak wcale nie będzie. Ale dokładniejsze jest stwierdzenie, że łagodzi zmienność tych opłat. Chociaż EIP 1559 nie obniży drastycznie kosztów korzystania z sieci to sprawi, że opłaty będą bardziej przewidywalne dla użytkowników, a tym samym poprawi ogólne wrażenia użytkownika. EIP 1559 został po raz pierwszy zaproponowany w 2018 roku, aby ulepszyć model opłat Ethereum oparty na aukcjach. Chociaż Vitalik Buterin mówił wczesne pomysły związane z aktualizacją na blogu Ethereum już w 2016 roku. Opłata podstawowa to minimalny koszt potrzebny do dodania każdej transakcji na Ethereum do następnego bloku. Opłata za każdą transakcję będzie się zmieniać w zależności od przepustowości sieci, czyli to też nie jest tak, że te opłaty będą stałe. Co więcej, rozmiary bloków Ethereum mogą teraz podwoić się do 25 milionów jednostek zgodnie z zapotrzebowaniem sieci. Drugą taką bardzo ważną cechą tej aktualizacji jest zrównoważenie inflacji ETH za pomocą spalania opłat. I na Twitterze Alex Fanevik wstawił screenshota, że pierwsze ETH zostały już spalone, a mianowicie 0,03 ETH zostało spalonych. Jest to pierwsze ETH, które zostało poddane procesowi bezpowrotnego spalania, na czym oczywiście cierpią walidatorzy. Można powiedzieć, że EIP 1559 wprowadza również fundamentalną zmianę w polityce pieniężnej Ethereum. Opłata podstawowa za każdą transakcję, która zostanie zapłacona w ETH, zostanie spalona i usunięta z obiegu. Wcześniej górnicy otrzymywali opłatę transakcyjną, ale EIP 1559 obniża zachętę dla górników do manipulowania siecią poprzez zmianę kolejności bloków, co z kolei zmniejsza MEV. MEV to Miner Extractable Value. Jest to technika stosowana przez górników, w ramach której są oni w stanie czerpać zyski kosztem innych użytkowników sieci na drodze dowolnej zmiany kolejności transakcji bądź nawet ich całkowitego wykluczenia z bloku. Mówiąc najprościej, górnicy mogą określić kolejność przetwarzania transakcji w łańcuchu bloków i wykorzystać tę możliwość na swoją korzyść. Po aktualizacji górnicy otrzymają tylko napiwek, który zostanie dodany do opłaty podstawowej, co pomoże im zdecydować, które transakcje mają priorytet w nowym bloku. Spalanie opłat zwiększy presję deflacyjną na ETH, a jeśli sieć Ethereum zauważy wystarczającą aktywność, może sprawić, że ETH stanie się pierwszym deflacyjnym aktywem kryptograficznym. Justin Drake, badacz kryptografii z Fundacji Ethereum, powiedział Crypto Briefing, że różne rozwiązania skalowania blockchain powinny zwiększyć tempo spalania opłat, zauważając, że byłoby to niezwykle bycze. Niezwykle bycze oznacza tutaj oczywiście tak zwany bull run na Ethereum, czyli bardzo duże wzrosty ceny. Narracja otaczająca presję deflacyjną ETH również dała w ostatnich tygodniach dynamikę wzrostu samego coina. ETH kosztuje obecnie ponad 2630 dolarów. I zobaczmy, jak ta cena wyglądała przez ostatnie dni i tygodnie. Przejdźmy sobie na tradingview.pl. Widzimy ostatni dołek około 20 lipca. Sprawdźmy, jaki to jest wzrost do maksymalnej ceny, która wynosiła 2760 ponad 2760. Jest to od 20 lipca wzrost na poziomie 61%. Jest to bardzo duży wzrost na ETH, i oczywiście jest to spowodowane właśnie tą aktualizacją. Ja spodziewam się teraz korekty, jednak zobaczymy, jak dużo ETH będzie spalane. Powiem Wam, że jeżeli ETH bardzo mocno skorekci, to będę się starał dokupywać tego jak najwięcej i trzymać długo, długo okresowo czekać na Ethereum 2.0 i wykorzystać ten mechanizm deflacyjny do tego, żeby trochę na tym ETH zarobić. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie. Czy spodziewacie się teraz korekty na ETH, czy spodziewacie się dalszych wzrostów? Jak widzimy, rynek nie trzyma się najlepiej. Bitcoin raz rośnie, raz spada, ma takie nieprzewidywalne ruchy. Ja pozbyłem się aktualnie większości swoich altcoinów. Zacząłem je sprzedawać w marcu tego roku, kiedy cena Bitcoina przekroczyła 60 tysięcy dolarów i inwestowałem niewielkie kwoty w tak zwane shitcoiny z nadzieją, że któryś urośnie bardzo, bardzo dużo. I faktycznie tak było, niektóre urosły kilkadziesiąt razy, a niektóre spadły o 90%. Podzielcie się w komentarzu, co myślicie o ETH oraz tej nowej aktualizacji. Czy spodziewacie się, że opłaty transakcyjne drastycznie spadną, czy też nie widzicie perspektyw na zmniejszenie się tych opłat? Tak jak mówię, wielu ludzi uważa, że EIP 1559 doprowadzi do zmniejszenia się opłat transakcyjnych. Jednak nie to ma na celu. Na celu ma jedynie ustawić opłatę bazową, żeby było łatwiej przewidzieć, ile będziemy musieli zapłacić tego gazu za każdą transakcję. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.